2011 roku jeszcze będzie. Tak, radni gminy Chociwel zdecydowali o losach zespołu szkół w Kamiennym Moście. Będzie nabór, będzie też referendum w sprawie szkoły. I to od wyników jednego i drugiego zależy, czy placówka ostatecznie przetrwa. Uczniowie, nauczyciele i rodzice przekonywali dziś radnych na sesji, że zespół szkół zawodowych w Kamiennym Moście jest potrzebny, a uczniowie, którzy kończą szkołę, mają zapewnioną przyszłość. Placówka oferuje ciekawe zawody i nie kształci bezrobotnych. Burmistrz patrzy jednak na ekonomię i twierdzi, że nie będzie dalej dokładać do ministerialnej subwencji, bo to się gminie nie opłaca. 105 uczniów to stanowczo za mało, by utrzymywać szkołę. Po blisko 3-godzinnej dyskusji radni popierający panią burmistrz przegłosowali uchwałę o zamiarze wygaszenia działalności placówki. Zanim to nastąpi, odbędzie się referendum w tej sprawie. Więcej na ten temat w Kronice o 21:45.